Poderwać się! Kolejny ciężki dzień, niczego nie chcę zmieniać. Jak wyrzut ciągnie się u nogi kula ziemia. Panie Aleksandrze, na rynku ukazał się wideoklip z powszechnym hasłem oderwać się. Pan go zaśpiewał, pan jakby wchodzi w rolę popularyzatora historii polskich skrzydeł stulecia lotnictwa polskiego. A proszę powiedzieć, czy to oderwanie tak naprawdę zapoczątkował dywizjon 303, w którym wcielił się pan postać Długiego Joe, popularnego Jana Daszewskiego, który notabene, proszę Państwa, był ciężko ranny w czasie bitwy Anglii, walcząc w składzie dywizjonu 303. Czy ta lotnicza przygoda panu dała taki jakiś, nie wiem, rodzaj takiego lotniczego wrażenia, że pan poczuł się na siłach, żeby się oderwać właśnie? Pracując nad swoim nowym albumem, opieram się na własnych doświadczeniach. No i tego wynikiem była między innymi singiel Skrzydła, bo w filmie Dywizjon 303 miałem okazję wcielić się w jednego z pilotów, ale przede wszystkim tworząc ten singiel chciałem złożyć hołd polskim pilotom poległym w czasie II wojny światowej, a także przypomnieć młodemu pokoleniu, takiemu jak ja, o naszym ogromnym wkładzie w zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w bitwie o Anglię. No i postanowiliśmy stworzyć taką piosenkę i stworzyć do niej teledysk, który będzie upamiętniał zmagania wojenne naszych pilotów. To powiedzmy, że jest tam bardzo dużo, bardzo ciekawych zdjęć. Tak. Ciekawych zdjęć, które dokumentują, co prawda nie w chronologicznej postaci, ale dokumentują historię polskich skrzydeł i to nie tylko bojową, ale i cywilną historię. Czy pan miał jakiś wpływ na dobór materiału filmowego, który ilustruje pana utwór muzyczny? Tworząc klip, przede wszystkim inspirowałem się takim utworem, który widziałem w 2015 roku, Kolęda Warszawska w wykonaniu Margaret, który właśnie zawierał archiwalia, był określony archiwaliami wojennymi. Też wszystko było jakby w kolorze czarno-białym, co w moim przekonaniu dawało taki efekt odzwierciedlenia tamtego klimatu. No właśnie wyrwał mi pan z ust kolejne pytanie. Kolejna polska sensacja, kolejny polski film, czarno-biały, zdobył sobie ogromne w tej chwili uznanie na całym świecie i też jest w konwencji czarno-białej. Czy to jest moda, maniera, czy to miało nawiązywać do tych kronik filmowych, lotniczych, które... Chciałem właśnie nawiązać do klimatu tamtych czasów właśnie... Myślę, że jest to korzystne dla widza, którym wtedy może poczuć. Znaczy, że nie ma przejścia z koloru na czarno-biel i na odwrót i tak dalej, czyli wszystko jest utrzymane w takiej konwencji. W filmie wykorzystano ujęcia z filmu Na zawsze pilot dywizjonu 303 w reżyserii Sławomira Cioka, który był także reżyserem teledysku. No i wspólnie z naszym wieloletnim współpracownikiem Dawidem Ładowskim zrealizowali klip. No i teraz mam takie kolejne pytanie, bo pan poruszył bardzo ciekawą rzecz. Zbliża się stulecie lotnictwa polskiego. My też chcemy się tutaj zaznaczyć w tym stuleciu. Chcemy, żeby to nie przeszło bez echa. Czy pan uważa, że taki właśnie klip dotrze do młodego pokolenia? Wydaje mi się, że tak. Tekst przypomni te wszystkie wspaniałe historie polskich skrzydeł. Gdyż mieliśmy naprawdę świetną ekipę realizującą ten projekt. Właśnie tekst napisał pan Janusz Onofrowicz. Kompozycja należy do Pawła Damca, powiązanego z Demono, a także nad całością albumu Skrzydła o tym samym tytule współpracuje ze mną pani Elżbieta Zapędowska, o której miałem okazję uczyć się śpiewu. No i też miała duży wpływ na jakby dobór środków artystycznych wykorzystanych w tym utworze. I wydaje mi się, że to wszystko przełoży się na takie zainteresowanie wśród młodych ludzi tą piosenką. Ona jest taka... się tak stało. Wydaje mi się, że wpada w ucho. Bo ja sądzę, wie pan, jak już tak dyskutujemy, ja sądzę, że trzeba do młodej generacji dotrzeć nie takimi klasycznymi formami, ale czymś nowym, czymś ciekawym.
żeby to nie był wykład o historii stuleciu, dokładnie. To było tak, a musicie to zapamiętać i tak dalej. To musi być w nowoczesnej formie. Czy to Pana zdaniem spełnia te kryteria? Wydaje mi się, że tak, gdyż kompozycja jest taka właśnie, taka jak się dzisiaj robi, elektroniczna, to jest muzyka elektroniczna. Nie chciałem, żeby ta piosenka była taka marszowa, oficjalna, taka jak żeby hymny nawiązywała, tak. Nie wiem, do czasu bitwy o Anglię, do wokalu z tego okresu, nie. To jest film. Chciałem przekazać jakby ten temat w nowych środkach. Rozumiem. Czyli to jest, że tak powiem, tradycja w nowej formie muzycznej, tak? Tak jest. Tak A jest. Teraz niech mi Pan powie, bo Pan jest z tego młodego pokolenia, czy proszę mi powiedzieć, Pan odtwarzał postać znakomitego pilota dywizjonu 300, czy jak Pan przystępował do budowania tej roli, to Pan niewiele, jak sądzę, wiedział o tym wszystkim. Czy Panu to bardzo dużo dało nowych wiadomości, wiedzy o tym, co piloci w 40 roku robili, jakie były warunki ich działań, placy, walki? Znaczy ja akurat od najmłodszych lat pasjonowałem się tematyką lotnictwa, tematyką wojenną i pamiętam, jak jeszcze bodajże miałem chyba 10 lat, to przeczytałem książkę Arkadego Fidlera Dywizjon 303, a rodzice puścili mi taki film Bitwa o Anglię. Tak, był z lat 70. 60. Jeszcze tak, 60. No i pamiętam, że oglądałem ten film i strasznie się jakby podekscytowałem tym, że mieliśmy tak ogromny udział. Aczkolwiek w tym filmie był on troszeczkę zmarginalizowany jako Dywizja Polska. No teraz nadchodzi nowy film, miejmy nadzieję, że ukaże on z należytym szacunkiem naszych lotników. No i tak, oczywiście, znaczy nie spodziewałem się tego, że 15 lat później wcielę się w jednego z pilotów. Ale czyli dla Pana to nie była zupełnie nowa tematyka? Nie była zupełnie nowa rzecz, aczkolwiek w procesie pracy to tak, miałem możliwość być... Ale emocje były? Były duże emocje, prawda? Strasznie. Największe to miałem, jak byłem w Anglii, w Instytucie Sikorskiego. Miałem dostęp do wielu pamiątek, mogłem trzymać w rękach dzienniki Mirosława Fericia i było to dla mnie takie naprawdę, no, że trzymam kawałek historii, trzymam książkę, którą polscy piloci, w której się wpisywali, było to dla mnie niesamowite wrażenie. No. To możemy teraz, jak już Pan jest jednym z odtwórców i propagatorem stulecia lotnictwa polskiego, to możemy tutaj zapowiedzieć przed kamerami premierę filmu, w którym Pan gra. Kiedy to będzie i jak to się odbędzie? Z tego, co mi wiadomo jako aktorowi, to premiera odbędzie się późnym latem 31 sierpnia. To jest I potem film wejdzie do dystrybucji. Tak. No to życzę przede wszystkim, żeby Pana wokalne talenty zostały docenione przez młodych ludzi i żeby ta kompozycja, żeby ten wideoklip, żeby ten teledysk tak naprawdę nauczył młodych ludzi, czym było lotnictwo, czym jest wysiłek pilota czym jest stulecie historii. Jeśli mogę się jakoś zareklamować, to zachęcam do odwiedzania mojego kanału na YouTubie Aleksander Wróbel Official i tam jest właśnie piosenka, jest nasz wideoklip, a także na platformach Spotify, iTunes, Shazam, Tidal. Klip jest dostępny, można go sobie kupić. A wszystko to, proszę Państwa, ku chwale stulecia wieku polskiego lotnictwa. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak wiele.